A co tak, Mieciu, znienacka i tak bez żadnej wzmianki o hafcie kaszubskim? Franciszku, jest problem! Szukałem jakiegoś kawałka sensownego, ale nic nie ma! Hymn Pomorza Stary i Moczyńskiemu, autorowi, a właśnie, Zbigniew Moczyński, 1871-1940, znakomity kompozytor, dyrygent i pedagog. Nieważne, w każdym razie autorowi chodziło bardziej o Kujawsko-Pomorskie, a nie o nasze Pomorze. Słabość z muzą, a przecież piękny numer. Cudownie scalił nasze starania metropolitalne. Rzeczy je nasze? No tak, nasze, wspólne! Nie sądzę. To może chociaż spróbujemy? Ja wiem. Ja wiem. To tylko jeden kawałek się nadaje. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ładne. Więc choć pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko, niech na niebie stanie tęcza malowana Roberta. Redko. Przepraszam, to jest prowokacja na żółto i na niebiesko, tak? Ale ja mam czas między chrześcijanami! Piękna, przepiękna piosenka, ale spróbujmy sięgnąć do przebogatej skarbnicy pomorskiej. No, kochani, do dzieła! W sensie... No jakieś pomysły, no nie wiem, no cokolwiek. No. Monika, Monika! Mnie też nie nadaje. Więc chodź, pomaluj Wandę Cieszkowską! Zielono było i przyjemnie! Lasy! Lasy Pomorza! A upyłeś! Cicho! Tylko tyle, tylko na to nas starać ludzie! Mam! Mieciu, mam! To będzie najlepsze, słuchaj! I... Szalala! Złota plaża pośród drzew uśmiech, wszystko to tym dźwiękiem w ciepłe dni dobrze przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. I razy! Szalalalalalala. Szalalalalalala. Szłaś przez skwer, z tyłu pies. Panie odpada. Panie, głos wybrzeża nie istnieje. A poza tym panie komunistyczny był, a komuna padła i już nie wróci. Czy jesteś, panie, pewien, że komuna padła? Co? Kto to powiedział? No, panie, zbladłem jak płótno, panie. Blady? Oj, przepraszam, to był mój głos wewnętrzny, który czasem przybiera kształt koszmaru jakiegoś. Głosie wewnętrzny! Znikaj, przepadnij! Coś za dużo tych dygresji. Wracamy do metropolii. Czyli do Nordys. Czyli do domu. Tak, spas między chrześcijanie, wracamy do piosenki, do hymnu, Pomorza. Śpiewamy, ale bez głosu wybrzeża, proszę. Nie, nie, ale głupio jakoś. Ale kochana, coś tak nie zmusi portal.trójmiasto.pl, co? No, spróbuj, o, dziękuję tak? Pani, cudowny no, pomysł! Portal internetowy w Pysku, całkiem nie pomorskim. Nie, no, po prostu cudowny. Jakieś pomysły? Przez skwery, kościuszki, w Gdyni z tyłu biegł za tobą pies. Stop, nie, w ogóle nie. Po prostu koniec, to są nudy. Miało być reprezentatywnie, tak? A ma być, Mieciu, reprezentatywnie. No tak? No to ten pies powinien mąciakiem biec. Mąciakiem, panie, nie, panie. Mąciak jest niebezpieczny, ostatnio samochodami tam się rozbijają. Bez przesady. No dziewczyna jest na plaży, gdzie wychodzi, na mąciak wychodzi oczywiście. I wtedy jest reprezentatywnie i ładnie i w ogóle pasuje. Moim zdaniem zwrotka pierwsza wcale nie jest powiązana miejscem ze zwrotką drugą. I tak, dziewczyna razem z psem byli na plaży, ale wielitkowie. A potem, na mąciak. Ma być reprezentatywnie, tylko długa.
I tak, dziewczyna razem z psem i do... Dziewczyna z psem! Co za czasy! Panie reprezentacji, panie Polanie! Ja mieszkam na Polanie! Na przykład, o! Dzieci bałtyckie! Pasi! Nie, nie, pasi! Nie! Cała Warszawa zjeżdża się do co litości! Ludzie! Czy można z wami cokolwiek uzgodnić? Ja myślę, że refren mamy uzgodniony. Zaśpiewajmy razem wszyscy tak. Thank you.